mnie do Twej wody, głębiej bym mógł zanurzyć się. Szukasz, to Cię znajdziemy. Jak zapytamy, to Ty odpowiesz. Kochamy Cię, Ojcze, całym naszym sercem. Prowadź nas, Panie, do Twojej woli. I bądź wywyższony tu, w tym miejscu i w naszym życiu. Dziękuję Ci za ten dzisiejszy dzień, gdzie będziemy mogli doświadczyć Twojej miłości, Twojego przebaczenia. Ciebie, Panie. Należymy do Ciebie, Ojcze. Należymy do Ciebie, Chryste. Chciałbym nas zachęcić słowami z Biblii do tego, żebyśmy po prostu podeszli do tronu Ojca bliżej, tak żeby słyszeć Jego głos, żeby przyjrzeć się swojemu życiu trochę bardziej może, być może gdzieś zajrzeć tam, gdzie nie chce nam się albo wolimy tam nie wchodzić, ale Bóg widzi.
jest dobry, jest łaskawy, jest wierny. Za każdym razem, kiedy do Niego przyjdziemy, jest gotów wyciągnąć swoją dłoń i pomóc nam. W Księdze Psalmów jest fragment: zaufaj Panu i postępuj dobrze, mieszkaj w swej ziemi, dbaj o wierność, rozkoszuj się Panem, a spełni pragnienia Twego serca. Powierz Panu swoją drogę, zaufaj Mu, a On podejmie działanie. I wiecie, to jest niby takie proste. To jest tak znany fragment. Zaufaj Panu. Ale wiecie, trzeba zaufać w każdej sprawie. I to nie jest już takie proste, ponieważ my kochamy często to, czego nie kocha Bóg. Zaufaj Panu. Powierz Panu swoją drogę, zaufaj Mu, a On podejmie działanie. Za każdym razem, kiedy przyjdziemy do Niego, gotowi, skruszeni, czasami złamani, On podniesie nas i poda swoją rękę i On przejmie kontrolę. Dlatego ja zachęcam siebie dzisiaj, kiedy będę śpiewał, chcę być blisko Niego. Chcę, żeby mi pokazywał. Dzięki Bogu, że nasze życie nie jest kompletne i skończone teraz, w tym momencie, ale za każdy dzień jest dobrym momentem do tego, żeby Jemu zaufać i żeby On mógł dokończać to dzieło, które zaczął w momencie, kiedy pojawiliśmy się na tej ziemi. Bóg jest dobry, łaskawy i wierny. Pamiętajmy o tym, kiedy będziemy śpiewać. Jest potężny, ma nieograniczoną moc i jest tutaj pośród nas, przy każdym z nas. Jest dobry. Serce moje Tobie daję każdą myśl. Ty, Panie, wiesz, co dla mnie dobre jest. Już nie chcę kroczyć sam, bo zaufałem Tobie dziś i pójdę tam, dokąd poślesz mnie. Daję serce moje Tobie, daję każdą myśl. Ty, Panie, wiesz, co dla mnie dobre jest. Już nie chcę kroczyć sam, bo zaufałem Tobie dziś i pójdę tam, dokąd poślesz mnie. Dziękować pragnę Ci, Panie, za to, że jesteś tak blisko mnie. Tobie oddać chcę moje wszystkie pragnienia i plany me. Z Tobą, Panie, chcę zawsze być. Twoim słowem żyć pragnę. Z Tobą, Panie, chcę zawsze być.
dziękować pragnę Ci, Panie, za to, że jesteś tak blisko mnie. Tobie oddać chcę moje wszystkie pragnienia i plany me. Z Tobą, Panie, chcę zawsze być. Twoim słowem żyć pragnę. Z Tobą, Panie, chcę zawsze być. Twoim słowem. Dobre jest. Już nie chcę kroczyć sam, bo zaufałem Tobie dziś i pójdę tam, dokąd proszę się. Daję serce moje Tobie, daję każdą myśl. Ty, Panie, wiesz, co dla mnie dobre jest. Już nie chcę kroczyć sam, bo zaufałem Tobie dziś i pójdę sam, dokąd poślesz mnie. Ofiarą Bogu miłą jest duch pełen skruchy, sercem skruszonym, przejętym własnym stanem nie pogardzisz, o Boże. Nie jesteśmy w stanie Boga kupić niczym, gdyż On jest tym, który wszystko ma w swoich dłoniach, ale tym, czym możemy się podzielić z Nim i co jest dla Niego miłe, co jest dobre, co może zmienić nasze życie, to jest nasze serce, które jest skruszone. To jest słowo, które jest w dzisiejszych czasach praktycznie nieużywane. My jako ludzie musimy być pewni siebie, zdecydowani, musimy podejmować decyzje dzień za dniem. Tylko zwycięzcy się liczą. Ale zupełnie inaczej jest w tej ekonomii Bożej, kiedy dla Niego liczy się to, co jest szczere, co jest prawdziwe. I nie musimy udawać, że nie jesteśmy doskonali. Nie musimy udawać, że jesteśmy, chciałem powiedzieć święci, ale jesteśmy święci dzięki Bożej łasce. Dzięki Jezusowi, Jego krwi, On przykrywa wszelki grzech. Jeżeli stoisz w takim miejscu, nie wiem, paraliżu, strachu przed tym, że przed czymś trzeba się przyznać, ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony. Zaufałem Tobie dziś i pójdę tam, dokąd
Panie, składamy nasze życie Tobie. Wiemy, że w Twoich rękach, jedynie w Twoich rękach jest bezpieczne. Chcemy zostawić smutek, strach, lęk. Chcemy, żebyś Ty żył w naszym sercu. I żebyś, Panie, opanował nasze myśli. I poddajemy swoją wolę Twojej. Chcemy, żebyś Ty żył w nas. I dziękuję Ci za Ducha Świętego, dzięki któremu to jest możliwe, żebyś Ty, Chrystus, który zmartwychwstał, który siedzi po prawicy, był jednocześnie w sercu każdego z nas ten sam, prawdziwy, święty, doskonały. Prosimy Cię o to, żebyś działał i żebyś robił to, do czego nas powołałeś, Panie. Bądź wywyższony. Żyje nie ja, lecz we mnie Chrystus.
bezpieczeństwie, w radości, która nie jest płytka, która wypływa z serca. Dziękuję za to, że otaczasz nas miłością, dobrocią, łaską, pokojem. Panie, bądź wywyższony. Ty jesteś Bogiem Wszechmogącym. Dziękujemy za to, że jesteś naszym Ojcem. Panie, dziękuję za to, że nas zachęcasz do tego, żebyśmy w Tobie pokładali swoją nadzieję, swoją ufność, też składali Tobie swoje troski. I dziękujemy za to, że przyszedłeś, Jezus, że przyszedłeś na ten świat, żebyśmy byli wolni, żebyśmy nie byli ograniczeni swoimi słabościami, grzechem, lękiem, ale że Ty jesteś tym, który wyzwala. Bądź wywyższony, Panie. Jeśli cierpisz i nie masz już sił dźwigać wszystkich swych grzechów i win, Jezus Cię woła. Kiedy nie wiesz już dokąd masz iść, kiedy pragniesz, lecz nie masz co pić, Jezus Cię woła. Przyjdźmy do tronu, w ramiona Ojciec weźmie nas. Nasz dług jest spłacony, bo Jezus własne życie dał. Dziś zostaw. Zostawmy za sobą nasz wstyd. Nie zwlekajmy, już czas, żeby przyjść. Jezus nas woła. Nasze troski zamieni na śmierć. Swoje życie nam włoży do serc. Jezus nas woła. Przyjdźmy.
Zaśpiewajmy jeszcze raz. O, przyjdźmy do tronu. Trwamy w modlitwie przez chwilę, bo On oddał za nas swoje życie i może masz taką refleksję, co z moim życiem. Czy ja Jemu je oddałem, oddałam? W jakim miejscu jest Twoje życie? Panie Boże, Ty mów do nas teraz. Dziękuję Ci, że przez pieśni mówiłeś do nas, dotykałeś naszych serc. Dziękuję za obecność Twojego Ducha Świętego w tym miejscu. Dziękuję Ci, Panie, że oddałeś za nas swoje życie. Przychodzimy do Ciebie jako bezsilni, żebyś w naszej bezsilności okazał swoją moc. Przynosimy nasze grzechy, pokutując z tego, przepraszając Cię za nie. Dziękuję za przebaczenie, za to, że wstawiasz się cały czas jako Chrystus za nami do swojego Ojca. Dziękujemy Ci, Panie, za to. Panie, daj nam pokój, który przewyższa nasz rozum. Amen. Usiądźmy. Witam, Kościele. Dobrze jest też mieć czas ciszy, refleksji, prawda? Wsłuchać się w siebie. Gdybyś odkrył, odkryła, że pozostało ci kilka minut, bo ktoś wyjeżdża, rozstajesz się na dłużej albo na długo, że zostaje ci tylko kilka minut na powiedzenie wszystkiego, co chcesz powiedzieć, co chcesz ważnego powiedzieć, to co byś powiedział, powiedziała? Pomyśl sobie przez chwilę, nie musisz tego mówić teraz. Co byś powiedział i komu byś powiedział, czy powiedziała? Wiecie, myślę sobie, że sieci komórkowe, gdybyśmy wiedzieli, że mamy te 5 minut i potem naraz, nie wiem, wyłączy się prąd, nie będzie zasięgu przez tydzień. Tak jak w Sylwestra, tak jak w tym momencie myślę, że zawiesiłyby się, bo wszyscy naraz zaczęliby pisać z powodu zbyt długiego przeciążenia, bo chcielibyśmy tę ostatnią informację, tę, która byłaby ważna, przekazać naszym bliskim, których by może nie byłoby koło nas. I wierzę, że naprawdę najczęstszym uczuciem, jakiego ludzie doznają u kresu swojego życia, poza tym, że nie odpowiedzieli na wezwanie Chrystusa, jest to, że być może zbyt mało czasu poświęcili tym, których chcieliby poświęcić, albo być może nie pokochali tych, których chcieliby pokochać. I bez względu na to, jak udane i pełne było ich życie, brak miłości przyćmiewa jego blask. Dlatego zatytułowałem sobie to dzisiejsze przesłanie „Pokochaj czy pokonaj”. Pokochaj kogoś, kogo Pan Bóg daje w Twoim życiu, kogo koło być może dzisiaj siedzisz, albo pokonaj niechęć do kogoś, kogo Pan Bóg dał Ci w Twoim życiu, ale być może nie chcesz siadać obok tej osoby, nie tylko w kościele, ale w różnych innych miejscach w swoim życiu. Dlatego o tym, bo za chwilę, albo już może widzieliście pewnie przychodząc, że zbliża się ten dzień, kiedy wiele osób jedna drugiej będzie chciała powiedzieć, że kocha, pokazać, że kocha, dać to cudowne, czerwone, pluszowe, takie bądź inne w postaci lizaka. Prześciga się biznes, żeby ożywić jakoś nasze portfele, żeby mogły kupić i pokazać tej drugiej osobie. Podejrzewam, że większość stolików w takich czy innych miejscach jest zarezerwowana. Ale gdyby dziś byśmy mieli te 5 minut, co byśmy zrobili, do kogo zadzwonili, co powiedzieli bądź przekazali? Żeby odkryć, jak wygląda Boża miłość, musimy zacząć tam, gdzie zaczyna Jan. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy spojrzeli na pierwszy list Jana, nie będziemy całego czytać, ale pewne jego fragmenty. A rozpoczyna się on w taki sposób, albo
może nie rozpoczyna, ale jedna z jego części mówi: zauważcie, jak wielką miłość okazał nam Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i jesteśmy nimi. Czyż nie piękny tekst wskazujący na tego, który nam tę miłość okazał i nazywa nas swoimi dziećmi? Więc warto zadać sobie to pytanie, patrząc na ten tekst i za chwilę dalej. Kto cię kocha? Czy nie zastanawiamy się tak czasami w naszym życiu, kto mnie kocha w moim życiu? Nie na razie kogo ja kocham, tylko kto mnie kocha. No na pewno z tego fragmentu wynika, że Pan Bóg kocha ciebie. Pan Bóg pokochał ciebie. Bóg tak umiłował, że posłał swojego Syna, aby stał się jednym z nas. I uczynił to nie tylko po to, żeby się z nami utożsamić, ale po to, żebyśmy mogli w pełni zrozumieć i utożsamić się z Nim. Dlatego ja zaczyna od tych dziwnych słów, jak wielka jest miłość, jaką obdarzył nas Ojciec. Dosłownie stwierdza, oto jak wielka miłość. W języku greckim można przetłumaczyć by to, w jaki sposób, albo jeszcze inaczej, z jakiego kraju jest ta miłość, ta przedziwna miłość Pana Boga do mnie, kiedy jeszcze mnie nie było, a również do tych, którzy wtedy byli, choć na to w żaden sposób nie zasłużyli. Wiecie, jest coś spektakularnego lub innego, co nie może pochodzić z normalnego źródła, z normalnego życia. Kiedy ktoś wyjeżdża w jakąś podróż i przywozi drugiej osobie, którą kocha, jakiś upominek, to szukamy, może nie magnesu na lodówkę, ale szukamy czegoś, co będzie charakterystyczne dla tamtego kraju. Prawda, że tak jest trochę? Szukamy czegoś, a ten kraj już produkuje wszystko, co będzie charakterystyczne dla nich. Już tam z tyłu jest napisane, gdzie wyprodukowano w jednym kraju, nie będę teraz mówił w którym, ale przywozimy z tego innego kraju, żeby okazać wdzięczność, to, że pamiętamy, myślę, że to, że kochamy. Więc myślę sobie, że to, co Chrystus przyniósł z dalekiego kraju, z niebiańskiego kraju, do którego zmierzamy, to jest miłość. Boża miłość do mnie i do ciebie. Dziwna, inna, na którą nie możemy zasłużyć, której nie do końca jesteśmy w stanie zrozumieć. Czasami ze względu na to, że jej nie rozumiemy, to wręcz ją odrzucamy. Bo wydaje nam się zbyt prosta, archaiczna, nieprawdziwa. W Ewangelii Mateusza, 7 rozdział, możemy też przeczytać takie słowa. Cóż to za człowiek, że nawet wiatry i morze są mu posłuszne? Krótko mówiąc, skąd pochodzi ten człowiek? Albo Piotr napisał, skoro w ten sposób wszystko ulegnie zniszczeniu, jakimi ludźmi powinniście być wy? Według standardów jakiego kraju powinniśmy żyć? Istota Bożej miłości zaczyna się od faktu, że On nas adoptował. Posłał swojego Syna, który oddał swoje życie za nas i staliśmy się, czy możemy stać się Jego dziećmi, jeśli odwrócimy się od tego, co nie jest z tamtego kraju, od grzechu, od tego, co Jego obraża, zwrócimy się do Niego, przyjmiemy Jego przebaczenie, staniemy się Jego dziećmi. On ciebie i mnie adoptował. W tym tygodniu mieliśmy wieczór chwały i jedna z osób powiedziała, że jedyny dom, jaki ma na ziemi, to Kościół. I myślę, że jest wiele w tym prawdy. Nawet szanując rodziców, jeśli ich mamy i tych, którzy nas wychowywali, czasami to są to dziadkowie, ale tak naprawdę jedynym domem, w którym jest prawdziwy Ojciec, który nas kocha, to jest Kościół, ten niedoskonały, ten, w którym ocieramy się, no właśnie, z braćmi i siostrami, jak ktoś ma rodzeństwo, wie, o czym mówię. Ale Bóg wielokrotnie przypominał Izraelowi, Księga Powtórzonego Prawa, 7 rozdział, czytam takie słowa, Pan nie obdarzył was miłością i nie wybrał was dlatego, że byliście liczniejsi niż inne ludy, bo byliście najmniejsi ze wszystkich narodów, ale dlatego Pan cię umiłował i dotrzymał przysięgi, którą złożył twoim przodkom, wyprowadził cię potężną ręką i wykupił cię z ziemi niewoli, spod władzy Faraona, króla egipskiego. Wiedz więc, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem. On jest Bogiem wiernym, dotrzymującym swego przymierza, miłości do tysiącznego pokolenia tym, którzy Go miłują i przestrzegają Jego przykazań. On wybrał nas nie dlatego, że byliśmy warci wybrania, ale wybrał nas właśnie dlatego, że byliśmy najmniejsi, najsłabsi, nie warci Jego wybrania. Wybrał ich nie dlatego, że byli dobrzy, wielcy czy zasługiwali, ale raczej dlatego, że ich po prostu pokochał. I dał nam przywilej stania się częścią Jego rodziny, braćmi i siostrami. Popatrz na osobę obok, to twój brat albo twoja siostra. No rodziny się nie wybiera, ale trzeba nauczyć się z nią żyć. To ktoś, kto ciebie kocha, albo przynajmniej powinien, powinna, i ktoś, kogo ty
możesz pokochać. Już kiedyś mówiłem, dwie ręce wystarczą. Nawet słów czasami nie potrzeba. Wiecie, jeśli chodzi o nas, to Bóg nie przeprowadził zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań i zrobił ogólnoświatowy konkurs, żeby znaleźć najbardziej wykwalifikowanych, najwspanialszych i zasługujących na to ludzi, ale spotkał po prostu mnie i ciebie. Tych być może, których świat bądź część innych odrzuciła, a Bóg wybrał z jakiegoś powodu ciebie, żeby okazać tobie miłość. Miłość nie jest czymś tylko głaskaniem, czymś łatwym i prostym. Jest pracą z osobą, która kocha, nad sobą i nad relacją, którą tworzymy. Więc w przeciwieństwie do tych, które zostały adoptowane przez rodziny ludzkie, otrzymaliśmy geny rodzinne i wiemy, że kiedy pojawi się, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Mamy geny Chrystusa czy geny Pana Boga w sobie, bo On nas wybrał i kształtuje nas na swój obraz podobieństwa. Bóg nas kocha, wiemy o tym, bo nas adoptował. Mówi o tym w swoim słowie. Dalej, gdybyśmy czytali drugi mój jakiś wniosek czy stwierdzenie, człowiek sobie wymyślił takie: wolna miłość. Wiecie, to dwa sprzeczne ze sobą słowa. Wolna i miłość. Ponieważ myślę, że naturą miłości jest związanie się. Czy jest wiązanie się z drugą osobą. Nie to negatywne związanie, ale ta świadoma relacja, w której chcę być współzależny, czy chcę być współzależna. Wiecie, Bóg związał się z nami w Chrystusie. Podzielił się z nami swoim sercem, życiem, aż do końca swojego życia. W pełni wszedł w nasze życie na najgłębszych poziomach. Wiedział, co to znaczy być zostawionym. Wiedział, co to znaczy być ocenionym, skrytykowanym, mimo że się czegoś nie zrobiło. Naprawdę zszedł do najgłębszych poziomów naszego życia. Wiecie, dzisiaj Paweł powiedział takie słowa, aż zapisałem. Nie wiem, czy to przygotowałeś, czy nie, ale powiedziałeś. My często kochamy tego, czego nie kocha Pan Bóg. Paweł Miszkiel, Boży mąż. Współtworzy to słowo. Jest to głęboka prawda. Nie wiążmy się z tym, z czym nie chce albo z kim nie chce związać nas Pan Bóg. My czasami wiążemy się w relacjach, w miłości do rzeczy, w gadżetach, w takich czy innych, w czasie. Wiążemy nasz czas, tak? Spójrzcie w kalendarz, jak chcesz wiedzieć, z kim jesteś związany albo związana, popatrz w swój kalendarz. Tam będzie widać, gdzie poświęcam i jaką ilość czasu. To jest w pewien sposób związanie. Oczywiście, jeśli na każdej stronie i każdego dnia nie jest napisane Pan Bóg 12 godzin, to nie oznacza, że nie jesteś związany z Panem Bogiem. Nie odebrał nam Pan Bóg rozsądku. Trzeba pracować, kochać ludzi na ziemi. Wszystko, co robimy, może chwalić Pana Boga, jeśli robimy to zgodnie z tym, co On dla nas zaplanował. Ale naturą miłości jest związanie się. Jak bardzo kochamy nasze mieszkania, prawda? Bank to dobrze wie. 30 lat. Będę kochał. Ja nie neguję tego, tylko mówię, że to jest jakiś tam wyraz, nie? Że my mamy świadomość. Miłość rozpoznaliśmy po tym, że On oddał za nas swoje życie. On oddał za nas swoje życie, po tym możemy poznać Jego miłość. Ale przemyślmy, przez chwilę pomyślmy, miejmy taką refleksję. Czy to, co kochamy, jest też tym, co kocha Pan Bóg? Czy tych, których kochamy w taki sposób, jak pokochałby Pan Bóg? Czy kiedy wchodzimy w relacje, to wchodzimy w te, w które Pan Bóg chce, żebyśmy wchodzili? Kiedy wchodzimy w zobowiązania, to czy wchodzimy w te, w które Pan Bóg chce, żebyśmy wchodzili? W kontrakty takie czy inne, zawodowe, biznesowe. Bo potem może się okazać, że nie mamy nawet 5 minut, żeby wyrazić najbliższym to, że ich naprawdę pokochaliśmy, zobowiązując się niejednokrotnie przed Bogiem, przed ludźmi. Kiedy wspomniałbym, to też nie jest łatwe, miłość rodzicielska. Przecież Bóg daje nam dzieci, prawda? One przyszły zawsze oczekiwane, czasami nas zaskoczyły, ale zawsze były oczekiwane. Sam jesteś dzieckiem.
Ja jestem dzieckiem. Więc ile czasu jakościowego, ile czasu daję tym, których Pan Bóg mi dał? Bo przecież Bóg chce, żebyśmy ich kochali. I w drugą stronę, jeśli jesteś dzieckiem, to Bóg dał ci rodziców. Oni ciebie wyczekiwali, albo dziadków, albo kogoś, kto adoptował cię do swojego życia. Czy okazuję miłość tym, którzy przyjęli mnie do swojego domu, pod swój dach, wzięli, pokochali i kochają wciąż, jak mówi jedna z piosenek, bez pamięci albo bezpamiętnie. Wiecie, miłość ma swoją cenę, prawda? Miłość ma swoją cenę. Oddanie Chrystusa osiągnęło punkt kulminacyjny, gdy poszedł za nas na śmierć i na krzyż i w ten sposób okazał swoją miłość do nas. I nam czasami łatwiej byłoby umrzeć, niż kochać kogoś, z kim żyjemy. Ale Pan Jezus nie z tego powodu to zrobił, że już z nami nie wytrzymywał. Tylko my Go ukrzyżowaliśmy, bo już z Nim nie mogliśmy wytrzymać. Bo mówił prawdę do naszego życia. Bo Jego miłość była taka niezrozumiała, inna niż wszystko. Wywróciła system wtedy prawny, ekonomiczny. Mówił, żeby rozdać wszystko, co się otrzymało. Powiedział do faryzeuszy, żeby nie ustalali praw, których sami nie są w stanie przestrzegać. I tak dalej, i tak dalej. Wiecie, wiele religii opiera się na założeniu, że Bóg jest miłością, przez małe b. Na tym założeniu można budować naukę chrześcijańską, buddyzm, hinduizm, uniwersalizm, humanitaryzm. Jednak decydującym aktem miłości Boga jest śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Nie ma nikogo innego, ani nigdzie indziej, kto mógłby uwolnić cię od kary za twój grzech. Dzięki Jezusowi jesteś wolny, całkowicie akceptowany i kochany. Nad wszystkimi ideami, religiami króluje relacja z Chrystusem. Bo tylko On zaakceptował, pokochał i jest w stanie uwolnić nas od grzechu. Wiecie, mężczyzna zdecydował się poprosić szefa o podwyżkę. Kiedyś myślałaś, żeby poprosić szefa o podwyżkę? Ktoś myślał. No i myślimy, przychodzi dzień, nie, no już dosyć mam, już muszę iść, naprawdę. Więc wyszedł tego ranka, poszedł, zdecydował się, spocił się jak w każdym miejscu możliwym, poprosił i jego prośba została pozytywnie rozpatrzona, otrzymał podwyżkę, wraca do domu i widzi, że żona w tym czasie przyszła troszkę wcześniej z pracy, bo wiedziała, że będzie przeżywał. To mogło być też w drugą stronę, mogła żona prosić o podwyżkę i mąż, żeby było równo. Ale wrócił do domu i patrzy, że jest przygotowany ciepły posiłek, stoi jakaś świeca, jest miło i będzie też deser. I pomyślał, jejku, jakie to cudowne i wspaniale, więc zaświecono świecę. I pomyślał, że pewnie ktoś z biura dał żonie cynk, że dostał podwyżkę, więc znalazł żonę w kuchni, przekazał tę dobrą wiadomość, ucałowali się, cieszyli i obok swojego talerza znalazł piękną karteczkę. Gratuluję, kochanie, wiedziałam, że dostaniesz podwyżkę. Więc był tym bardziej radosny, że żona tak w niego wierzy, że zanim poszedł, to ona już wiedziała, wypisała. Ale kiedy szła po deser, to z kieszeni wypadła jej druga karteczka i tam był napis, nie martw się, że nie dostałeś podwyżki, te rzeczy pokażą ci, jak bardzo cię kocham. I wiecie, taka jest Boża miłość. Niezależnie, co zrobisz albo czego nie zrobisz, On przygotował dla ciebie i dla mnie ucztę, bo chce ci pokazać, jak bardzo cię kocha. Chcę ci pokazać, jak otrzymałeś coś i chcę ci pokazać, jak coś spaprałeś. Czy pokochał cię niezależnie od wyniku. Wiecie, to jest szalona miłość niemożliwa. My zazwyczaj kochamy za wyniki, takie czy inne. Za jakieś sukcesy. Za porażki, albo w porażkach też kochamy, mając nadzieję, że odniesiemy sukces. A Pan Jezus miał nadzieję, że uwierzymy w Niego i pójdziemy za Nim. Bóg bez względu na wszystko pokochał nas. Ponieważ nas przyjął i dał siebie za nas w Chrystusie, który zapłacił za nas cenę. Czy ktoś cię kocha? Bóg na pewno. Udowodnił to, pokazał, zaprezentował. Więc pokochaj czy pokonaj.
Boga nikt nigdy nie widział, jeśli jednak kochamy siebie wzajemnie, Bóg trwa w nas i Jego miłość osiągnęła w nas doskonałość. Wiecie, inni ludzie nie doświadczają Bożej miłości, dopóki nie przepłynie ona przez nas, przeze mnie i przez Ciebie. To porażające, że mogę wstrzymać Bożą miłość, jeśli nie podzielę się nią z inną osobą przez czyny, słowa, czy w inny sposób, taki, do którego Pan Bóg mnie poprosił, zaprasza. Wiecie, ale kiedy przytoczyłbym przykład Kaina i Abla, to apostoł Jan przypomina nam, wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, ponieważ miłujemy naszych braci. Kto nie kocha, pozostaje w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swojego brata, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie życia wiecznego. Miłość do człowieka jest testem naszej relacji z Bogiem. Myśleliście kiedyś w taki sposób, że miłość do drugiej osoby jest testem naszej relacji z Panem Bogiem? Jesteśmy albo kochankami, albo mordercami. Tak mówi ten tekst, który przeczytałem. Nie ma nic pomiędzy. Jeśli doświadczyliśmy Bożej miłości w naszych sercach, odpowiemy miłością do innych. Kompas wskazuje północ, ponieważ jest tak skonstruowany, że reaguje na pole magnetyczne będące częścią budowy Ziemi. Kompas reaguje na naturę Ziemi. Podobnie jest z miłością chrześcijańską. Naturą Boga jest miłość. Powinniśmy reagować, ustawiać się w taki sposób, żeby ludzie patrząc na moje czy twoje życie, czy słuchając ciebie czy mnie, zobaczyli, że kierunkiem, jaki powinni wybrać w swoim życiu, jest Pan Bóg w osobie Jezusa Chrystusa. Osoba, która jest napełniona Duchem Świętym, będzie dzielić naturę Bożej miłości. Jak zatem kochamy? Nie dajmy się zwieść z poziomu uczuć. Czuję, nie czuję, doświadczam, mam motyle w brzuchu czy w innej części ciała. Miłość jest też aktem woli. Myślę, że to, co Chrystus czuł, oddając swoje życie, to nie były wysokie uczucia. Chciał przetrwać jakoś ból i cierpienie, ale zdecydował i poddał się posłuszeństwu Ojcu, że nie ma innej drogi, żeby okazać Tobie i mnie miłość. Ruben Welch powiedział takie słowa: musimy wyjść z poziomu sympatii, emocji, uczuć i ciepła na poziom woli, postawy, stanu umysłu, kierunku życia, naszym zrozumieniem oddania się Bogu w Chrystusie. Wiecie, kiedy tworzyłem to, myślałem, zastanawiałem się, to jeszcze dotarła do mnie taka myśl w dniu wczorajszym. Wiecie, trudno kochać nieobecnych i trudno kochać nieobecnych. I nie myślę o tych, którzy odeszli z tego świata, ale myślę teraz o Kościele, o nas, konkretnie o społeczności chrześcijańskiej Południe. Trudno kochać nieobecnych, prawda? Możesz zadzwonić, napisać taką czy inną wiadomość, ale po pewnym czasie, kiedy brak jest reakcji, to trudno będzie kochać tę osobę i trudno będzie, żeby ta osoba wiedziała, że jest kochana. Ale wiesz, co jeszcze jest druga część? Trudno jest pokochać, będąc nieobecnym. Możesz zrobić to samo, zadzwonić, od czasu napisać coś, bądź zasygnalizować, ale tak naprawdę miłość potrzebuje obecności. Miłość potrzebuje obecności drugiej osoby. Oczywiście możemy powiedzieć, ale przecież Chrystus zmartwychwstał, nie ma Go tu, więc dlatego być może trudno jest mi Go tak kochać. No, jest obecny, bo zostawił nam Ducha Świętego w ten niewidoczny czy niewidzialny sposób. Czasami przenosimy to, teraz będę przytyczki dawał, czasami przenosimy to na spotkania chrześcijańskie, że skoro Pana Jezusa możemy kochać na odległość, to Kościół też. No wiecie, tak to nie działa. Ja zdaję sobie sprawę, to nie jest przytyk do nikogo, raczej do nas wszystkich, żebyśmy szukali tej obecności ze sobą nawzajem. Bo inaczej trudno nam będzie pokochać. Nawet Chrystus musiał zejść do nas, przyjąć postać człowieka, żebyśmy pojęli, czym jest miłość, a potem, kiedy odchodził, powiedział: nie zostawię was samych. On wiedział, że będziemy zmagać się z samotnością. Więc przemyślmy to, trudno kochać nieobecnych i trudno kochać, będąc nieobecnym. Miłość Boża musi ukierunkować na innych, jeśli ma być rozpoznana i poznana.
Wiecie, my kochamy w dyskryminacyjny sposób. Dyskryminacyjną miłość. Jan wielokrotnie powtarzał, że mamy kochać naszych braci i siostry, mamy miłować siebie nawzajem. Sposób, w jaki kochamy osoby w rodzinie, zdecyduje o tym, czy osoby spoza rodziny w ogóle się tym przejmą. Sposób, w jaki kochamy osoby w rodzinie, zdecyduje o tym, czy osoby spoza rodziny w ogóle się tym przejmą. Jeśli jesteśmy Bożą rodziną, a Bóg mówi o nas jako o braciach i siostrach, to sposób, w jaki okazujemy sobie miłość, zdecyduje o tym, czy inni będą chcieli w ogóle dołączyć do tej rodziny. Ma to sens? Myślę, że ma. Co widzi osoba z zewnątrz, patrząc na SCH Południe? Ja mogę się domyśleć, co słyszy, bo mówimy, ale co widzi poza słowami? Święty Augustyn powiedział takie słowa: tylko miłość odróżnia dzieci Boże od dzieci diabła. Wszyscy mogą podpisać się znakiem krzyża, wszyscy mogą odpowiedzieć amen, zaśpiewać alleluja, wszyscy mogą zostać ochrzczeni, przyjść do kościoła, mogą nawet budować kościoły, lecz dzieci Boże odróżniają się od dzieci diabła jedynie miłością. Ci, którzy kochają, narodzili się z Boga, ci, którzy nie, nie kochają. Mocne słowa, zaczerpnięte, jeśli chodzi o inspirację z Bożego Słowa. Jeśli jesteśmy przepełnieni Bożą miłością, znamy Go i sposobem komunikacji z innymi ludźmi, naszymi braćmi, siostrami, nie jest krytycyzm, postawa egocentryczna, wypatrywanie błędów, filozofia, niech ktoś to zrobi, ale raczej jak mogę pomóc, w czym mogę Ci ulżyć, kiedy możemy się zobaczyć, żeby spędzić ze sobą czas, mieć tą obecność fizyczną. Miłośnicy, czy kochankowie bardziej bym powiedział, Chrystusa, ci, którzy Go kochają, czyną niewiarygodne dobro wszystkim, którzy znajdują się w strefie wpływów. Nic więc dziwnego, że najczęściej powtarzanym przykazaniem w Nowym Testamencie jest: miłujcie się wzajemnie. Wiecie, chcę zakończyć tekstem z Pisma Świętego. Dwoma. Jeden z nich mówi: jeśli ktoś posiada dobra tego świata, a widzi swego brata w potrzebie i zamyka przed nim swoje serce, to jak można powiedzieć, że jest w nim miłość Boga? To mówi o dzieleniu się czasem, umiejętnościami, finansami, tym, co Pan Bóg nam dał. Ale jeden tekst z Ewangelii Jana i nim chciałbym zakończyć. Drodzy, kochajmy się nawzajem. Piękny kierunek, prawda? Gdyż miłość jest z Boga. Każdy, kto kocha, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie kocha, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym uwidoczniła się miłość Boga do nas. Bóg posłał na świat swojego jedynego Syna, abyśmy przez Niego mogli zyskać życie. W tym wyraziła się miłość, że nie my pokochaliśmy Boga, lecz On nas pokochał i posłał swego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Pochylmy przez chwilę głowę w modlitwie. I Panie Boże, ja dziękuję Ci, że Twoja miłość wyprzedziła nas. Wyprzedziła nas, zanim się urodziliśmy. Wyprzedziła nas, zanim zrozumieliśmy, zanim zostaliśmy pokochani przez kogoś tu na ziemi. Ty, Boże, już pokochałeś nas, oddając swojego Syna. Dziękuję Ci za to. I Panie, naucz nas, jak miłować siebie nawzajem. Bo wierzę, że miłość niesie też pokój światu. Czasami kochamy wbrew uczuciom, czynom. Panie, naucz nas też robić to. I Boże, proszę Cię, żebyśmy zawsze pamiętali, że do miłości potrzebna jest obecność, bliskość, zrozumienie drugiej osoby. Być może z tego powodu Ty też, Panie, przyszedłeś na świat, żebyśmy poznali Ciebie i zobaczyli, doznali osobiście. Ci, którzy tam żyli, a przez nich i my. Więc Panie, my dzisiaj wołamy o Twoją obecność w naszym życiu. A jeśli ktoś z nas tutaj jest, kto Ciebie nie poznał, nie doznał, to Boże, wołam, żebyś dzisiaj Ty dotknął przez swojego Ducha Świętego. Żeby ktoś mógł doświadczyć Twojej obecności, Twojego przebaczenia, Twojej bliskości. A my, którzy Ciebie poznaliśmy, Panie, naucz nas kochać innych. Daj nam doświadczyć też miłości od innych ludzi, Boże mój. Dziękuję Ci, że dziś mogliśmy spotkać się jako Kościół, co też jest objawem i obrazem Twojej miłości tu na ziemi. Dopóki nie musimy się rozproszyć, to Panie, ceńmy ten czas, kiedy możemy być razem. Amen. Zapraszam, powstańmy, uwielbimy Boga w jeszcze jednej pieśni. Thank you.
sięgam nagrody my, oddaję życie me, by zdobyć ją. Większy jest ten, który we mnie jest, niż ten, który niszczy świat. Bo większy jest ten, który we mnie jest, niż ten, który niszczy świat. Tak, wiarą ruszę góry, jeśli nie zachwieję się w Jezusie. Wiem, wiarą, uwielbieniem, wszystkim mogę zrobić w nim. Odmacnia mnie, tak, tak wiarą ruszę góry, jeśli nie zachwieję się. Padło bardzo dużo ważnych słów i ja naprawdę jestem wdzięczny naszemu pastorowi, że słucha Pana Boga i wyciąga to z serca, prosto z serca tego, co jest w Chrystusie. I teraz ma być czas hojności, ale wydaje mi się, że chciałbym, żeby coś innego się wydarzyło najpierw, bo mam wrażenie, że powinniśmy troszeczkę bardziej, chociaż tak nie wiem, z minutę poczekać, co Bóg do nas mówi. Jeśli jesteś pierwszy raz, to jest coś innego niż zwykle i mam nadzieję, że nie będziesz czuł jakiegoś dyskomfortu, ale czuję, że powinniśmy poczekać przez chwilę, żeby Bóg naprawdę mógł coś popracować w tym, co dzisiaj Marek powiedział, nasz pastor, bo to chyba jest najważniejszy temat, bo nie da się być wierzącym bez miłości, nie da się być chrześcijaninem bez miłości. Dwa najważniejsze przykazania, które Jezus powiedział, kochaj mnie, kochaj bliźniego jak siebie samego. Ja wczoraj myślałem o tym, jak bardzo kocham swoje życie, jak bardzo dbam o to, jak sobie zrobiłem sypialnię, jak bardzo dbam, jak sobie zrobiłem miejsce swojej pracy, jak bardzo dbam, jakie śniadania jem, jak bardzo dbam o swoje zdrowie i inne rzeczy. I tak zacząłem przykładać, czy ja tak bardzo kocham ludzi wokół mnie? Wydaje mi się, że na pewno nie. Nie w tym momencie życia. I ja muszę osobiście pobudować z tych rzeczy, ale chciałbym... Wiem, że teraz mieszam trochę zespołowi, bo zespół gra dosyć taką energetyczną tutaj muzykę w tle, co jest wspaniałe i cudowne. Nie przeszkadza. Gdzie? Nigdy. Ale Kościół jest chyba po to, żeby też doświadczyć czegoś z Panem Bogiem, czegoś więcej niż tylko może polecieć dalej w kolejny punkt. Mamy jeszcze dosłownie kilka chwil. I jak będzie czas kolekty, nie wiem jaka jest pieśń po kolekcie, to trudne będzie, ale jeśli można, troszeczkę, zależy mi na to, naprawdę. Czuję, że ja chciałbym, żebyśmy nie wyszli po prostu z tego nabożeństwa, zaliczywszy kolejne punkty programu, bo to chyba nie o to chodzi. Kościół nie jest o to, prawda? Amen. I dziękuję, naprawdę zespół jest kochany. Cieszę się, że mamy takich wspaniałych muzyków dziś. Ja nie umiem grać, chciałbym bardzo grać. Uważam, że to jest naprawdę dar z nieba. Ale... Będzie czas po kolekcie, ale teraz dajmy sobie taką chwilę, żeby doświadczyć Pana Boga. Nie zrobić jakiejś szarabara, jakieś szaleństwo, nie. Tylko jeśli wierzysz w swoim sercu,
Bóg jest z nami tutaj. Jeśli wierzysz w swoim sercu, to Bóg naprawdę chce dotykać twojego życia. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, chcę, żeby też dotknął ciebie i wierzę, że po to tu jesteś. Ja się krótko pomodlę, dam taką minutę, żebyście mogli zamknąć oczy i żeby można było doświadczyć czegoś z Panem Bogiem. Po prostu posłuchać tego, co On może mówi, bo wydaje mi się, że On chce powiedzieć. Naprawdę Marek dzisiaj powiedział niesamowicie ważne słowa i chciałbym, żeby to gdzieś coś zapracowało tu w nas. No. Naprawdę dziękuję zespołowi za tą możliwość. Ja się pomodlę, dam po tę minutę ciszy, a potem powiem, o co chodzi w hojności w naszym Kościele. Panie Boże, bardzo Ci dziękuję, że mnie ukochałeś, że ukochałeś nas, że dałeś nam nasz Kościół, że jesteśmy jednym z tych wielu pokoi w tym Twoim Kościele. Panie, że ten pokój jest taki, że nasz pastor dzisiaj mówił prosto z Twojego serca, Panie. I tak proszę, Duchu Święty, abyś dał nam łaskę słyszeć, jak Jezus ukochał nas, że poszedł na krzyż, jak Bóg wszedł w człowieka, jak stał się człowiekiem. Panie, dzięki naprawdę, że nas pokochałeś, że naprawdę nas kochasz, kochasz, kochasz każdego z nas. Dziękuję Ci naprawdę za Twoją ogromną miłość jeszcze raz i tak proszę, abyśmy mogli doświadczać jej nie tylko świadomości, ale też w podświadomości, w całym naszym ciele, całym naszym ciałem, duchem, duszą i żebyśmy mogli wyznawać. I tak Duchu Święty, dziękuję Ci, że to Ty sprawiasz w nas miłość do Chrystusa i ożywiaj w nas na nowo tą miłość. Dziękuję Ci, że dałeś nam życie, życie tu i życie w przyszłości, Panie. Dziękuję Ci za nadzieję przyszłości, nadzieję nieba, nowego nieba, nowej ziemi. Dziękuję Ci za każdą osobę na tym miejscu. Dziękuję Ci, że Kościół to jest coś ponadnaturalnego, Panie, że dziękuję Ci za ten dar łaski, dar wiary. Naprawdę, jak wrócicie do domu, tak pogadajcie z Panem Bogiem trochę więcej dziś. Ja sam się ostatnio tego uczę i staram się tego doświadczyć, żeby chwycić. I Kościół ma jeden najważniejszy cel. Pierwszym celem, czyli dwa można powiedzieć. Pierwszy, ale są związane ze sobą. Pierwszy cel to, żebyśmy my, jak windą do nieba poszli, a drugi cel właśnie, żebyśmy zabrali ludzi ze sobą tam. I hojność jest takim momentem, kiedy też są dwa cele połączone ze sobą, dla mnie przynajmniej w tym dniu. Pierwszy to jest sianie w to, żeby ta winda działała non-stop, żeby zabierała ludzi ze sobą, bo naprawdę ja jestem dumny ze SH Południa, z naszego kościoła, że naprawdę tyle ludzi tu jest i tak bardzo już chcemy nowego budynku, że jak już tam wejdziemy, to chyba oszalejemy. A drugi cel właśnie to jest to, żeby nas zmienić, żeby nauczyć się, jak wierzyć bardziej Bogu niż temu, co nam się wydaje, jak przede wszystkim mówić, bo dawanie pieniędzy w kościele to jest dziwne tak naprawdę, no bo o co chodzi, daje gdzieś tam, nie wiadomo gdzie to idzie. Ale to nie o to chodzi, żebym się zastanawiał nad tym, tylko żebym zmieniał swoje serce i robił to, co jest w sercu Pana Boga, bo w jego sercu jest hojność, bo oddał nam wszystko za nas, bo nas tak bardzo ukochał. Więc pierwszy cel to, żebyśmy naprawdę tą windę rozpędzali coraz bardziej, żeby coraz więcej ludzi można było tak przysłowiowo zabierać ze sobą do nieba, bo celem Kościoła jest mówienie i głoszenie Ewangelii i mówienie o tym, że Chrystus, to co dzisiaj pastor powiedział, że Chrystus ukochał Kościół, ukochał każdego z nas, ukochał ludzi, którzy są wokół nas. Bo ci ludzie, którzy są za tymi drzwiami, to ze względu na nich tu jesteśmy. A drugi powód, żebyśmy zmieniali swoją naturę, żeby mówić, Panie, wierzę w Tobie. Więc zachęcam domowników, a osoby, które są pośród nas pierwszy raz lub są naszymi gośćmi, po prostu zapraszam, ale nie czuj się w żaden sposób przymuszony. Niech jeszcze ten czas tej pieśni, tego, że wiarą ruszę góry, że naprawdę wiarą ruszę góry, niech będzie momentem, kiedy będziemy skupiać się na tych słowach, że wiara, to Bóg dał nam tą wiarę. Tu przejdą osoby, które będą zbierały gotówkę, a z tyłu jest terminal, gdzie można też ułożyć. Oczywiście jak jesteś na streamie, tu QR kod jest, więc zapraszam, zachęcam oczywiście. I pamiętajmy, Kościół jest ze względu na to, że Chrystus umarł za nas w krzyżu, że tak naprawdę oddał swoje życie za każdego z nas. Zapraszam serdecznie do hojności, a przede wszystkim do modlitwy.
Kochani, naprawdę wow. Ja się cieszę i kocham nasz zespół, że tak pięknie prowadzi uwielbienie. Każdy, żeby nie było, bo wiem, że jest kilka zespołów, jesteśmy kościołem mocno obdarzonym w tej kwestii. I tak, kilka ogłoszeń. Moi drodzy, pierwsze ogłoszenie bardzo ważne dla mężczyzn powyżej 18 roku życia, więc jeśli jeszcze nie masz 18 lat, ciśnij. Za rok na pewno się to wydarzy, jak masz 17, masz 16 za 2 lata i tak dalej. Wierzę w to, ale najważniejsza rzecz, ciesz się, że jesteś młody, bo to naprawdę cenne. Kochani, więc właśnie, wracając. Męskie południe już 17 lutego. Od 8.30 do 11.00 są śniadania, podczas których jest jajecznica, boczek, mięso i jest nawet wegetariańskie mięso. Czyli tak zwana wieprzowina. Nie, żartuję, nie wiem, wygadam, przepraszam. Ale ogłoszenia mają też to na celu, żeby troszeczkę wylądować, że tak powiem. I kochani, oczywiście drugie ogłoszenie jest bardzo istotne ze względu na to, że fundamentem mojego życia kiedyś stała się modlitwa. Kiedyś z moimi przyjaciółmi co piątek modliliśmy się wieczorami. Nawet spaliśmy w kościele, byliśmy młodzi, spaliśmy na materacach. Było bardzo zimno w kościele, w którym wtedy byłem. Ale wiem, że to był fundament mojego życia. I ten fundament, nic go nie ruszyło, pomimo różnych sytuacji w moim życiu, nic tego nie zmieniło. I zachęcam bardzo mocno do tego, że w naszym kościele rozpoczęliśmy wieczorne modlitwy w niedzielę o godzinie 18. Już dziś ta modlitwa będzie. I to jest niesamowicie ważne, stawiać, kłaść taki fundament. Nie wiem, co się robi z fundamentem. Kładzie, stawia, wykopuje, wszystko się robi z fundamentem. Ale to jest jedna z najcenniejszych rzeczy. Modlitwa kościoła razem jest jeszcze o tyle cenniejsza, bo czasami w domu jest tyle przeszkód, a jak masz ADHD, to tych przeszkód jest jeszcze więcej. Pozdrawiam wszystkich, którzy mają ADHD. Czy ktoś tu taki jest? Właśnie, to jest modne teraz, ADHD mieć. Byłem dzieckiem, miałem ADHD, więc co zrobić? Życie, trzeba sobie z tym radzić. W każdym razie bardzo ważne jest, żeby rzeczywiście, kiedy modlimy się razem, wszystkie rozproszenia mogą odejść, bo jest coś niesamowitego w wspólnej modlitwie Kościoła, gdzie ludzie razem ustalają, co się modlić. I widzę, że ewidentnie nasz Kościół idzie coraz głębiej, jak mówiła ta pierwsza pieśń, żeby iść głębiej, żeby szukać Boga. Więc zachęcam serdecznie, o godzinie 18 jest już dziś to ta modlitwa, więc wierzę, że wszyscy tu razem będziemy. Będziemy wszyscy razem? Tak, będziemy. Parę osób będzie. Bardzo dobrze. Amen. Będzie Duch Święty, to najważniejsze. I kolejna istotna kwestia również z modlitwą związana. Po lewej, po prawej stronie naszej sali jest taki punkt modlitewny, więc proszę nie wyjdź z tego miejsca, jeśli Bóg coś zaczął robić w twoim życiu i czujesz, potrzebujesz modlitwy. Niech dzisiaj Boży potok miłości cię zaleje, naprawdę. Taki niech to będzie potok w twoim życiu, kiedy poczujesz tą miłość jeszcze raz na nowo, bo Bóg, myślicie, że Bóg tego nie chce w naszym życiu? Chcę, żebyśmy czuli, że nas kocha. W każdej księdze Biblii, jak dobrze ją czytasz, można wyczytać to, że Bóg cię kocha. Nawet z Księgi Liczb. Wierzę w to. Amen. I drugie ważne ogłoszenie jest też takie, że oczywiście, jeśli jesteś pierwszy raz, mamy dla ciebie pakiet powitalny, mamy niespodziankę dla ciebie, jest to w naszym punkcie info, który znajduje się przy wyjściu, więc nie wyjdź bez tego pakietu, bo ja jestem z nich dumny, jest wspaniały, więc zachęcam, skorzystaj z tego, jest ta mała niespodzianka dla ciebie. I oczywiście, jeśli jeszcze nie jesteś częścią grupy domowej, w naszym kościele jest mnóstwo grup domowych, sam nawet staram się z całych sił założyć grupę domową, więc wierzę, że ruszymy już we wtorek, więc zapraszam serdecznie, zapisz się na grupę domową, tam jest miejsce, żeby wypić po pierwsze dobrą herbatkę, zjeść dobre ciasteczko, ale najważniejsze, żeby podzielić się swoim sercem i porozmawiać z ludźmi i dać coś ze swojego serca osobom, które są razem z tobą na grupie domowej. I oczywiście zapraszam za tydzień na nabożeństwo, a teraz już zapraszam do naszej kawiarni na pyszną kawę, ciastko i inne rzeczy. Do zobaczenia. Krzysiek mówił dzisiaj dużo o pomaganiu i podczas Hojnego Serca bardzo dużo rozwijał, dlaczego warto pomagać. I ja nie wierzę w przypadki, więc Bóg dobrze zaplanował, że to dzisiaj mamy się spotkać, bo my też jesteśmy o pomaganiu. I tutaj sięgam po pierwszy rekwizyt. Jak widzicie, mój gość dzisiaj jest bardzo przygotowany, bo rekwizytów mamy dużo. A całość naszej rozmowy będzie dotyczyła misji dobroczynić. I dlatego pokrótce sobie opowiemy. Ja wam pokazuję plakat, który jest bardzo dla mnie ważny, bo przeczytałem na nim od razu cytat z Biblii. A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej, takie bowiem ofiary podobają się Bogu. Powiedz Radku, skąd pomysł i skąd geneza? Ja może jeszcze nawiążę też do dzisiejszego naszego nabożeństwa, bo wydaje mi się, jestem pewien, że również w kazaniu naszego pastora Marka było sporo o miłości. A przecież przejawem miłości jest dobroczynność, tak? To, że mamy dobro czynić i jesteśmy wezwani do dobrych czynów. I między innymi dlatego w naszym kościele, w Kościele Chrystusowym, którego częścią jest również społeczność chrześcijańska Południe, w 2006 roku już powołano specjalną agendę dobroczynić misję charytatywną,
której celem jest wspieranie dobroczynnych działań wszystkich naszych społeczności, również społeczności południa. I powiedziałeś ważną rzecz, ja to już od razu nawiążę, bo jesteśmy w momencie, kiedy za chwilę będziemy decydować, albo już decydujemy, na co przekazujemy nasz procent podatku. I z tego, co wyczytałem, bo przygotowałem się do rozmowy, to wiem, że misja utrzymuje się wyłącznie z podatku, albo przede wszystkim z właśnie tego 1,5%. Misja nie prowadzi działalności gospodarczej i utrzymuje się z odpisów 1,5% teraz oraz z darowizn, bo tak naprawdę została stworzona właśnie po to, żeby stworzyć sympatykom, członkom Kościoła, naszym przyjaciołom możliwość tego, żeby podzielili się tym 1,5% teraz podatku z Kościołem, bo tak jak mówiliśmy, Kościół poprzez swoje działania, poprzez tą hojność możemy docierać do innych ludzi. I tutaj stworzona została ta możliwość, żeby ten odpis podatkowy kierować do dobroczynną działalność naszego Kościoła, również południa. Również południe. No właśnie, a ja też zapraszam na stronę, tam wszystko jest też opisane, bo tutaj widzieliście QR kod, ja go za chwilę jeszcze pokażę. Na stronie też te QR kody są, u nas też w Kościele będą rozłożone, są ulotki, które też będziemy rozdawać. A powiedz, Radek, o działalność, a konkretnie? To może właśnie historia troszeczkę i to historii związanej z południem, bo na przykładzie tego, co już zostało zrobione, najlepiej przedstawić się. I myślę, że pamiętacie wszyscy, ci, którzy tutaj byli, to już 4 lata temu, gdy były początki pandemii i właśnie na południu była inicjatywa, żeby tworzyć wtedy takie przyłbice. Pamiętamy to szaleństwo, które było i dzięki waszym odpisom z jednego podatku wtedy udało się kupić drukarki. Członkowie społeczności tutaj, Grzegorz, wielu, wielu innych, w sumie wyprodukowało kilka tysięcy takich przyłbic, tak? Także takie konkretne działanie było. Z twoją żoną 5 czy 6 lat temu tworzyliśmy film o dobroczynnych komputerach. To też potem w czasie pandemii się najbardziej rozwinęło, kiedy zbieraliśmy stare laptopy, komputery z firm, uruchamialiśmy je na nowo i przekazywaliśmy tym, którym to było potrzebne. Cały czas ta akcja jest. Także oprócz takich spektakularnych, dużych akcji, tak naprawdę działamy cały czas w tle troszeczkę, razem ze starszymi, razem z pastorami. Staramy się docierać do tych, którzy potrzebują tej pomocy i dzięki waszym zasobom, dzięki tym darowiznom, dzięki odpisowi jednego podatku możemy z konkretnymi takimi pomocowymi rzeczami pomagać. Cieszę się, że opisujesz taką też genezę, bo pewnie gdybyśmy teraz powiedzieli misja charytatywna, to nasze myśli biegną w jednym kierunku za granicę i zaraz do tego przejdziemy, ale fajnie, że te inicjatywy są i fajnie, że trafiamy też przed rządem, bo ta inicjatywa też się pojawiła, że potem były komputery dla dzieciaków, a my byliśmy przed. I oczywiście tutaj się nie licytuję, bo każdy powinien pomagać, więc jakby takim trochę ciemnowym żartem do tego, że wszyscy pomagamy, my też to robimy i też fajnie, że wiosłujemy wszyscy w jednym kierunku. No i teraz ten kierunek też się nasze oczy, wiadomo, że kierują się też za granicę i myślę, że coś, czego chyba też powinniśmy powiedzieć dumni, bo taka inicjatywa wypraw w ogóle jest bardzo duża, prawda? Tak, tak, tak. Mamy to szczęście, że misja Dobroczynić ma również partnerów za granicą i tak naprawdę dzięki dużym organizacjom chrześcijańskim, Samaritan Purse, Christian Missionary Alliance z Kanady, mamy fundusze do tego, żeby również pomagać uchodźcom z Ukrainy, czy to w Polsce, czy to na Ukrainie. I muszę tutaj przyznać, że mam ogromną radość i satysfakcję też jako członek tego kościoła, że naprawdę ogromne rzeczy robimy wspólnie z południem. Tutaj za ścianą już praktycznie od pierwszego tygodnia wojny powstało Centrum Dobra. Najpierw to był magazyn, teraz jest free shop. Codziennie tam kilkadziesiąt osób przychodzi, dostaje ciepłe posiłki, może przychodzić cały czas, dostawać ubrania, a przede wszystkim dostawać nadzieję, tak? Bo tam jest kilka osób zaangażowanych z naszej społeczności, kilka osób z Ukrainy, które są już stałymi naszymi wolontariuszami i tam codziennie się ta praca dzieje. Ale oprócz tego od października 2022 roku na Ukrainę z tej społeczności wyjeżdżają co miesiąc przynajmniej jeden konwój. W tych konwojach, jak policzyliśmy na koniec roku, zrobiliśmy sobie takie spotkanie, ponad 40 ludzi ze społeczności było zaangażowanych i w tej chwili nawet we Lwowie Andrzej Jakoniuk mówi kazanie w społeczności, która jest z nami zaprzyjaźniona, bo kolejny konwój taki pojechał i kilku ludzi z naszej społeczności naszymi busami tam zawozi pomoc. Mamy już nawet takie swoje obrędowane. Tak, właśnie chciałem pokazać, że nawet etykiety są już z logo. Tak. Dzięki temu, że
poważne to są, że to nie jest tak, że sobie wysłaliśmy ciężarówkę i może jakoś to będzie, tak, prawda? Tak, tylko faktycznie, tak. Jak już się misja dobroczyni za coś bierze, to widzę, że bierze się porządnie. No, powiem tak, mamy to szczęście, że mamy wsparcie chrześcijan z całego świata i cieszymy się, że jesteśmy takim małym ogniwem i południe też jest to zaangażowane, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że wiecie, to nie jest sama ta konserwa, to nie jest sama ta mielonka, bo naszą misją jest to, żeby przez dobroczynność docierać do ludzi z prawdziwą nadzieją, ze słowem i tym się różnimy od innych dobroczynnych, charytatywnych organizacji, których lubimy, z którymi współpracujemy, ale ja się zawsze śmieję, że my nie działamy do końca świata jeden dzień dłużej, tylko my działamy dla wieczności. O, to jest piękne słowo, więc ja dla tej wieczności jeszcze raz pokażę na chwilę baner z QR kodem. Myślę, że tu spokojnie możecie go wykorzystać, KRS też jest napisany, bo warto pomagać. Tak, ja chciałem powiedzieć, że nie przejmujcie się tym, że wasz odpis podatku jest mały, tak? Że ten 1,5% to jest parę złotych czy kilkadziesiąt złotych. Nasza siła jest w tym, że jest nas wielu. W tamtym roku udało nam się zebrać już kilkaset tysięcy złotych z podatku. To naprawdę nie są małe kwoty. Działamy we wszystkich kościołach ewangelicznych, wychodzimy poza nasze środowisko i kiedyś też w tym kościele Ola zrobiła taki fajny filmik, który pokazywał, że 1% jest taką kropelką i takie kropelkowe pomaganie może sama jedna kropla dużo nie da, ale gdy będzie tych kropel więcej, to może być wiadro wody, to może być kropelkowy system nawadniania, a wiemy, że kropelkowy system nawadniania działa nawet na pustyni, więc to działa. Bardzo was zachęcam do tego, żeby podzielić się tym 1%. Ja także zachęcam, my też się dzielimy i cieszymy się, że w ten sposób możemy pomagać tym, którzy potrzebują. Ciekawe pewnie jeszcze inicjatywy przed nami, ale warto robić to, co robimy teraz dobrze i warto to inwestować. Myślę, że jeszcze nieraz się spotkamy w studio, żebyś opowiadał, Radku, o kolejnych inicjatywach. I z jednej strony taką modlę się o to, żeby tych inicjatyw nie było potrzeba, żeby było tak dobrze na świecie, żeby ta fundacja nie musiała istnieć, tylko żebyś swoje talenty wykorzystał. Misja. To nie jest fundacja. Ja cały czas podkreślam, bo uważajcie. Może wyjaśnimy tak, to. Tak, bo jest fundacja Dobroczynić, z którą my nie mamy nic wspólnego. Misja Dobroczynić, organizacja pożytku publicznego, jest agendą Kościoła Chrystusowego. Także proszę, pamiętajcie, że nie mówimy o nas fundacja, tylko mówimy misja. Misja. Pamiętajcie o tym KRS-ie, bo tak naprawdę to jest część naszego kościoła i tak to jest ważne, żeby nie mylić. Czyli misja, więc jeszcze raz, chciałbym, żeby misja przestała istnieć nie dlatego, że w nią nie wierzę, tylko dlatego, żeby tak dobrze było na świecie, o co się modlę, ale będąc realistą wiem, że te twoje talenty są potrzebne, wiem, że ta misja jest potrzebna, więc wiem, że wszystko, co robicie, jeszcze będzie miało sens i pewnie kolejne inicjatywy przed nami. I cóż, o wsparcie poprosiliśmy, bardzo wam dziękujemy już z góry. Ma to sens i my też, jak mówiłem, pomagamy. Z Radkiem jeszcze nie raz się spotkamy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję pięknie, dziękuję bardzo. Dziękuję wam za to, co już dzięki wam mogliśmy zrobić i tak jak mówiłem, działamy dla wieczności, więc jest co robić. Amen. Miejcie wspaniały czas i do zobaczenia na Mińskiej albo online w najbliższych nabożeństwach.